Dominik Durnia dla MMA Rock, ze mną jest Michał Andryszak przed walką na ACB 29 z Björnem Scheidebergiem. Możliwe, tak, nie jestem pewien. Ja dzisiaj już tyle razy pomyliłem to nazwisko, że nie chcę robić tego kolejny raz, więc mam nadzieję, że powiedziałem dobrze. Zacznijmy od tego, że jakiś czas temu w internecie była między wami taka mała wymiana zdań. Dzisiaj rozmawiałem z Björnem na ten temat. Tak. Widziałeś, że powiedział, że to ktoś przetłumaczył źle jego słowa i to nieprawda. Tak, no ja to tam podchwyciłem jakiegoś portfelu, to chyba był Grand Pound. Możliwe. Coś tam wspominał o Blitzkrieg, no moim zdaniem już słowa Niemca w stronę Polaka, Blitzkrieg, no nie bardzo tutaj poprawne i trochę nie w smak. Stwierdziłem, że no gdzieś tam nie będę jakiś tam dla niego uprzejmy, jeżeli człowiek ma jakieś tam poglądy takie, a nie inne, to no nie będę podawał ręki, ponieważ no gdzieś to tam jest kończą moją narodowość i moje poglądy. Także nie podałem mu ręki, no później spotkaliśmy się w windzie. Tak. I Björn wtedy stwierdził, że on nie takich słów nie powiedział, że z jego ust nigdy nie padły takie słowa jak Blitzkrieg i coś tam jeszcze. No i że nic takiego nie powiedział. No, w takim razie stwierdziłem, że jeżeli nie powiedział, no to chyba sam wie najlepiej, co mówił. Także tutaj jakby ta cała otoczka wokół tego, jakby już jej nie ma, ten balon pękł. Jest okej, nie? Czyli wyjaśnijcie sobie wszystko, teraz możecie podejść czysto sportowo do walki, już nie będziesz wyjaśniał innych spraw w klatce. Cieszę się nawet, że tak jest i wolę tutaj zostawić, jakby mieć czystą głowę i podejść typowo sportowo. Cieszę się, że tak się skończyło, że on gdzieś tam to wyjaśnił i jest okej. Szkoda, że tylko portale do tego tak podchodzą, żeby, nie wiem, zbudzić jakąś sensację, czy nie wiem, cokolwiek. No już nie powinno tak być. Też tak uważam. Sam Björn wydaje się bardzo, bardzo miłym człowiekiem, ale ty jako jego przeciwnik pewnie zauważyłeś dużo więcej ciekawych rzeczy, oprócz tego, że jest miły, w jego walkach. Co możesz powiedzieć o tym rywalu? Tak, no gdzieś ta jego to bycie miłym też się przykłada na jego luz w walce. No to możemy zauważyć, że wychodzi na walkę naprawdę wyluzowany i robi tak naprawdę takie rzeczy jak na treningu, tak mi się wydaje, walczy z dużym luzem, z dużym dystansem do jakichś tam swoich umiejętności. No na pewno jest dużo słabszy fizycznie, w sensie warunków, tutaj zasięgi. Myślę, że dynamika, szybkość też będzie po mojej stronie. Waży trochę więcej niż ja, no, ale jest o 25 cm niższy, także myślę, że tutaj takie cechy motoryczne będą po mojej stronie i ja nie ukrywam, że no, tu nie będzie żadnych tajemnic, że Andryszek się będzie bił. Nie będę sprowadzał, jeżeli on będzie spróbować, to proszę bardzo, ja tutaj czekam i myślę, że spokojnie sobie go obronię i będę chciał się bić, jak zawsze. No właśnie, to będzie miał na pewno skróconą drogę do twoich nóg, ale powiedziałeś, że będziesz się starał bronić tych obaleń, bo pewnie to będzie jego pomysł na tę walkę, ale z racji tego, że jest dużo niższy, to też ma duży i gorszy zasięg, to ma długą, daleką drogę do twojej szczęki. Czy to cię cieszy, że tak będzie? To znaczy się, oglądałem jego walki z dość wysokimi zawodnikami gdzieś moich warunków i on się bił, także tutaj ciężko powiedzieć. Ja nie widziałem tego zawodnika, żeby on sprowadzał kiedykolwiek. Bił się normalnie z wysokimi zawodnikami, gdzieś tam bez kompleksów. Także nie wiem, czy on będzie obalał. Ja na pewno będę się bił w stójce, chyba że naprawdę coś będzie szło nie tak. A czy on mnie dosięgnie do szczęki, no to nie ma tam jakiegoś znaczenia. Nie boję się tego, prawda? Tutaj jest taka, służyła się jakaś taka otoczka wokół mnie, że Andryszak, masz szklaną szczękę. Może i tak, rzeczywiście to tak wygląda. Natomiast ja nie czuję żadnych kompleksów i nie czuję jakiejś takiej presji, że przy jednym strzale mogę usiąść. Nie, chyba trudno mówić o szklanej szczęce w wadze ciężkiej, znaczy w sensie w takim kontekście twoim. No, przyjrzyjmy się, jacy zawodnicy mnie nokautowali. To był tutaj rosyjski, typowo bokserski zawodnik Konstantin Arokin, który naprawdę nokautował zawodników przez gardę w wcześniejszych swoich walkach. Tutaj w UFC jakby już mu się tak nie wiodło, nie wiem, z czym to było spowodowane, czy kontrolami, czy można gdybać, nieważne, no to jest jego sprawa. Natomiast do tego czasu, do mojej walki, no to nokautował naprawdę klasowych zawodników i to przez gardę, także tutaj była moc rażenia, no i teraz ten zawodnik też był typowo uderzenie przed ramieniem, dostałem aż za ucho, także też nie było takie czyste przez rękawice. No i dostałem konkretny cios, prawda, to myślę, że jak on by tego nie trafił, to by wyleciał z klatki, nie? Także czy to można mówić o szklanej szczęce? No nie wiem, no ja znam swoje możliwości, wiem jak trenuję, wiem co potrafię przyjąć, także tutaj ja jakby nie mam takiego pojęcia w swojej głowie. No chodzą takie głosy, że ty masz po prostu płacone od im szybciej kończysz, tym większa wypłata, że jakby to jest tak jak na przykład jaka to melodia, że z każdą sekundą ci jest obcinane na przykład 100 zł i to prawda, czy to prawda? Zawsze żartuję, że ja mam płacone od roboty, a nie od godziny, także ja tutaj staram się szybko winąć.
mam płacone za zadanie, a nie za czas go wykonania, także wolę sobie skrócić czas i oszczędzać się. No właśnie, wspomniałeś o tym, że przygotowałeś się bardzo dobrze, to powiedz, kim te przygotowania, czy klasycznie w Ankosie, czy może gdzieś się pojawiłeś jeszcze indziej? Nie, no standardowo w Ankosie, tutaj pod okiem trenera Andrzeja i trenera Marka. No standardowo sparing partner Karol Bedorf i Andrzej Maćkowiak, to jest taka dwójka, która zawsze jest z naciskiem na Wałujewa, który naprawdę jest zawsze ze mną równolegle, tak naprawdę idziemy jednym torem treningowym i zawsze jesteśmy w trójkę i no to moim zdaniem na wagę ciężką to jest bardzo dobra ekipa, jeżeli chodzi o sparing partnerów, nie muszę wyjeżdżać, czasem do nas przyjeżdżają jacyś zawodnicy, no to wiadomo, sparujemy się o rzeczy, ale jakieś nie ma takiej potrzeby wyjazdów ani szukania gdzieś tam sparing partnerów. A propos tego, że wspomniałeś o treneru Marku, to jest właśnie nowy nabytek Ankosu, trener od boksu. Powiedz, jak ci się współpracuje z tym trenerem i co wniósł nowego do Ankosu? A czy trener boksu to jest akurat trener Alfred? Alfred, nie Marek, przepraszam. Tak, Marek tutaj jest jakby taką bardziej moim wsparciem. Tak, na pewno tutaj jest trener, przyda się taki trener z wieloletnim doświadczeniem bokserskim, który prowadził i kadrę Australii, z tego co pamiętam. Ma bogate doświadczenie, jeżeli chodzi o pracę trenerską. I myślę, że taka mądrość, taki trochę stary wilk przyda się w naszych szeregach, jeżeli chodzi o uzupełnienie boksu. Na pewno wyłapuje rzeczy, na pewno dużo więcej widzi niż taki trener młodzik. Ma swoje myczki i angażuje się na pewno bardzo. Tutaj analizuje każdego przeciwnika, rozkłada nam go na czynniki pierwsze. Zajmuje się, żyje tym, przychodzi na treningi, także myślę, że to jest dość mocne wzmocnienie też, można powiedzieć, naszego teamu. To w takim razie... Czego się możemy spodziewać jutro? Czy ta walka wyjdzie poza pierwszą rundę, jak ci się wydaje? Standardowo wojny. Tutaj nie będzie żadnych niespodzianek. Nie wiem, czy wyjdzie poza pierwszą rundę. Ja będę starał się skończyć to w miarę szybko, ale wiadomo, no, walka walce nierówna i może to się potoczyć różnie. Także tutaj też nie chciałbym w jakiś sposób lekceważyć Bjorna. Zobaczymy, co da. No, ja na pewno mogę zagwarantować, że nie będzie to nudna walka, jak zawsze będzie dużo wymian, dużo walki i dużo ciosów. Tylko na koniec powiedz, jak wygląda twoja sytuacja kontraktowa. Czy to jest tak, że ty jesteś związany z Federacją ACB na wyłączność, czy możesz korzystać? Wiemy też, no, że w sumie twój kontrakt z KSW chyba nie wygasł, tylko po prostu po tej porażce, której doznałeś, teraz jesteś na takim trybie oczekującym. Znaczy kontrakt z KSW właśnie wygasł, już jest koniec, nasze drogi się rozeszły. Myślę, że z dobrym skutkiem dla nas obojga, to ja mogę sobie walczyć ze spokojem, oni mają jednego zawodnika mniej, nie muszą się martwić, gdzie go zakontraktować, gdzie go wcisnąć. Ja jestem zadowolony, pewnie KSW też, ACB też jest zadowolony, że pozyskało mnie, także wszyscy są zadowoleni, także ten akurat tutaj jest cudowny. No to jest bardzo pozytywny akcent, także zakończmy go. Dziękuję ci bardzo, oczywiście życzę super fajnej walki jutro. Dziękuję.